Niedziela rano, 25. Robimy przegląd. Postaram się może liczyć, chociaż zawsze się mylę, ile rzeczy kwitnie dzisiaj, ile pozycji, ile kwiatów. Jeśli oczywiście tutaj nie będę przeszkadzała sąsiadom, zobaczymy. Na jedynce liliowiec żółty, to pewnie Stella Doro. Dwójka jaśminowiec cały czas. Trójeczka begonie. Czwóreczka groszki, piąteczka też inne drobnokwiatowe liliowce, na szósteczce liliowce rdzawe, mega wielkością są prawie takie jak ja, czyli myślę, że 10,50 m. Fajnie wyglądają na tle tej altany. Jeśli się pomylę w liczeniu, to przepraszam, zawsze się mylę, nie będę liczyć, ale z chwastów kwitnie wyka, ale ładnie wygląda, więc jej nie usuwa. Tu przy okazji owoce czarnej porzeczki. Wsadziłam, zakupiłam, to pewnie będzie siódemeczka czyśćca, tego, którego widziałam też w ogrodzie botanicznym, jak poszłam tam na inspirację, i też w ogrodach tutaj kogoś z Was. I, że tak powiem, myślę, że jest nadzieja, że tutaj się ładnie rozwije. No, przekwita już tamaryszek, to na ósemeczce, ale powoli. Dziewiąteczka możemy dać kannom, pasierecznikom. Dwie odmiany pomarańczowe. Na dziesiąteczce damy trzykrotkę. 11 wyhodowane z nasion aksamiteczki. Widzę, że przemieszałam różne nasionka. No, ale może nie są takie okazałe jak te kupowane w sklepie, ale własne, więc też się liczy. Być może dwunastka, jeszcze druga odmiana groszku, też przeze mnie wysiewana. Lubię groszeczki, ale nie wysiewam ich wcześniej, bo nie mam szklarni, więc są wprost tutaj albo w ziemi, albo w donicach na dworze. Około 12 numeru rugozy cały czas kwitną, co prawda część już przekwitła, ale niektóre wciąż, bo mam kilka odmian i to mi powoduje, to mi daje taki jakby taką przewagę, że jedne przekwitają, a drugie dopiero zakwitają, prawda? Powiedzmy, jesteśmy gdzieś koło 12 czy 13. Tawuły w różnych odmianach. Tutaj jest z jasnymi liśćmi pewnie princes coś tam kwitnące na różowo, tam z tyłu są też na biało kwitnące, pewnie później do nich podejdę. Cały czas jeszcze powojnik, klematis, viva polonia, to jesteśmy gdzieś przy 15. Z takich rzeczy innych pierwszy raz zasiany u mnie, nie, przepraszam, wsadzony jednak sasonka, gdzieś koło 16, dmuszek jajowaty. Próbuję go tak ładnie wyskalować, ale taka inna trochę trawa. Piękny kwiatostan naprawdę, ale podoba mi się, tak fajnie tu powiewa. I też stipa tak zwana, czyli ostnica ponytail. Uwielbiam, jak się tak na wietrze lula. Wsadziłam w donicy, bo niestety tu boję się trochę ślimaki i inne zagrożenia. Gdzieś jesteśmy koło 17. Róże Drift w trzech odmianach, czyli Red, czerwona, pink, różowa i Ivory. Kwitną lilie, to łącznie je policzymy jako gdzieś tam koło 17, 18. To jest lilia zakwitła dzisiaj czy wczoraj, bo wczoraj nie patrzyłam, z tych dużych, być może to jest właśnie z odmian drzewiastych. Osięga mi tak do piersi mniej więcej. Piękne kwiaty, ja bardzo lubię lilie. Uważam, że tak pokażę panoramicznie ogród. Dominują generalnie róże. Tam z tyłu jeszcze różowa plama po prawej malwy drzewiastej, bo pięknie kwitnie, ale tu troszkę też róże, ale w środku jest jakby bardziej zielono i myślę, że szkoda, że nie wsadziłam tam właśnie więcej lilii. Właśnie szukam inspiracji, co jeszcze tam w środku posadzić, co przeżyje, bo tam jest nasadzone mega dużo innych rzeczy. Różne odmiany lilii. Pamiętam, że kupowałam dużo azjatyckich, jakieś tam Royal Sunset,
Sorbona, różne. Tu na przykład taka żółta niska. Dziś koło 19 jesteśmy wysiane oczywiście przeze mnie nasturcje. Strasznie lubię nasturcje. I zakwit drugi raz wieczornik damski. Czyli jesteśmy gdzieś koło 20. Mówiłam, że się pomylę w liczeniu, cała ja, ale skupiam się właśnie na... I to druga, na oglądaniu. Druga sadzonka, jeszcze może gdzieś ją indziej posadzę, czyśćca. Odmianie w kwitnięciu nie biały, tylko właśnie różowy. Fajne. O i tu oczywiście lawenda. Lawendę mam głównie z przodu, ale tu też policzmy, bo zaczyna też mi kwitnąć. Jedna jest w ziemi, inna jest w donicach, czyli jesteśmy koło 21 miejsca. Różne odmiany róż. No to jakbym liczyła oddzielnie, to byłoby bardzo dużo tych numerów, ale tu przekwitła Ascot. Padał deszcz, więc pewnie dlatego tak wygląda. I inne odmiany. Oczywiście okazuje się, że nie wiem, jaka to jest róża. Wydaje mi się, że tu przesadziłam jedną z takich szlachetnych, wielkokwiatowych. Być może Louis Odier, ale spekuluję, bo przemieszały mi się etykietki. Tam z tyłu jest Super Excelsa. Podatna dość na mączniaka, ale u mnie wsadziłam ją tutaj tak oddzielnie, więc może się uratuje. Gruszka, konferencja. To była kwitnąca na biało. Pięciorniki w różnych odmianach. Biały, żółty, drugi żółty, to pewnie to jest raczej kobolt. Tu różne odmiany różyczek. Tutaj z tego, co udało mi się rozkminić, bo jak zwykle ja pomyliłam, gdzie co jest, no to to jest raczej jazz. Tu będzie Orienta Laila. Nie kwitną tak pięknie jak w szkółce u pana Chyrzego, ale no cóż, jestem początkującym ogrodnikiem, więc cieszę się z tego, co mam. Tu pewnie będzie Garden Freund. Tu jest Fairy Ale Pink. Fajny, jestem z nim zadowolona. Tutaj te róże Sany. Sprawdzamy takie te Sany Rose. Co tu jeszcze kwitnie? No i tu zielona plama, ale widzę, że z tyłu zaczyna werbena patagońska. No i owocki morwy. I gdzieś około 20, powiedzmy, trzeciego miejsca kwitną moje trzy królewny, czyli hosty. Ona się tam nazywała marginata, coś tam, takie undulata, marginata. Widziałam ją też w ogrodzie botanicznym, kwitną na fioletowo. Jedyne, które, prawie jedyne, które przeżyły od ślimaków. Tam z tyłu jeszcze jest jedna, którą zgubiłam naklejkę, ale ta bardziej cierpi, ale ją zostawiłam, bo jakoś tam sobie radzi. Też koło 20, pewnie 6, 7 wsadzone przeze mnie posłonki i portulaki. Co roku je kupuję, sadzonki, bo chociaż w tym roku próbuję też je z siewu, ale to dopiero eksperyment. One jak jest zimno czy deszczowo, zamykają się. Rano są otwarte, gdzieś tak od 10. Jedyne, jestem z nich zadowolona, jedyne co w porównaniu do tamtego roku, to pewnie na filmach z tamtego widać lepiej, miałam więcej odmian w kolorze amarantowych. Oni wysyłają po prostu, to z firmy sadowniczy kupiłam, bo mało firm w tym roku oferowała portulaki w sadzonkach. W tamtym roku było więcej tych amarantowych i, bo tak jak mówię, są na chybiu trafiu wybierane. I żałuję, ponieważ to absolutnie uważam, że są najpiękniejsze właśnie te amarantowe. Ale no, te też są ładne, ale amarantowe to jest amarantowe. I róża, która miała być różą Peace. Wygląda dość biednie, ona źle, ciężko dozimowała, muszę powiedzieć. To jest róża chyba wielkokwiatowa, ale ja nie jestem pewna, czy nie są pomylone sadzonki, bo czy ona wygląda rzeczywiście na różę PiS, która w katalogach i w internecie wygląda
trochę inaczej, ma takie później brzegi zaróżowiałe. Nie wiem, czy po prostu to, że ciężko zniosła zimę, a to jest PiS, trudno mi powiedzieć. Ja mówiłam kiedyś, że to jest najsłynniejsza róża świata. Pod koniec, czy na koniec wojny światowej była kupowana, żeby uczcić właśnie PiS, ten spokój. Także taka róża z podtekstem. Tylko nie jestem pewna ciągle, czy to ona, czy po prostu taka jest zmarnowana po zimie. Jabłonka Gold Jewel i z tyłu, no myślę, że dzisiaj zasługuje na jedynkę, a w liczeniu pewnie gdzieś koło 27 miejsca. To będzie królowa najbliższych dni. Już czwarty sezon u mnie, wsadzona z sadzonki, z jednej ze szkółek, w internecie już zakupiona. Oczywiście malwa drzewiasta u nas w Polsce w formie takiego krzewu, który trzeba na wiosnę przyciąć zupełnie do ziemi i wyrastają zupełnie nowe, coraz bardziej zdrewniałe pędy, a te, które zostawiłam, bo wydawało mi się, że są za grube, nie kwitną, po prostu wyrastają nowe. Podobna do ślazówki, podobna do ketmi syryjskiej, ale cudowna, prawda? Tam z tyłu kwitnie mi jakaś różyczka. Widać przez chabazie. Być może to jest Princess Margareta, ale zupełnie chaszcze ją zarosły, więc daje jej tam rosnąć w kierunku pana sąsiada. Róża Lampion. Kolejny kwiat. Piękna róża od pana Chyrzego. To będzie już chyba jej drugi lub trzeci sezon. Dopiero teraz w tym sezonie ładnie wygląda. Tu jeszcze to wyłabiała. Trawy. Niektóre trawy też świetnie kwitną. I obok tej trawy, ja nie pamiętam, czy to jest mozga, już kiedyś to tam mówiłam, ale czasami mylę. W każdym razie być może mozga. Tu liriopę po zimie się bardzo wolno jakby naprawiam. Natomiast zakwitła Happy Cheppy, moja ulubiona okrywówka w tym roku. To już chyba będzie jej może co najmniej trzeci sezon, co najmniej. Sięga mi do pasa, może trzeba było ją ściąć na zasadzie takiego Chelsea Chop, nie wiem, ale jest bardzo wybujała. I tutaj zajmuje cały ten kąt pod spodem, przykryła zupełnie azalię. Świetna, świetna róża, kwitnąca bardzo długo z tyłu. Tam okazuje się, że mam drugi jej krzak. Nawet nie wiedziałam wcześniej, że to też jest Happy Chop. I no i kolejna gwiazdorka dnia dzisiejszego. No na pewno oprócz tej malwy drzewiastej, to róża, którą uwielbiam, rzadko kupowana róża piżmowa, już o niej mówiłam wielokrotnie, u mamy rośnie słabo, tak jak w opisach, na 1,20 m, u mnie prawie 3 metry na podporze przy winorośli, pewnie podsypywana tym nawozem do winorośli, raz w roku, nie jakoś specjalnie często.